Cześć! Dzisiaj zajmiemy się teorią, skąd pochodzi tajemnicza, nieskończona energia Zaina. Zapraszam na film. Jak wiemy z serialu, Zain na miejscu ludzkiego serca ma podzielone na kawałki takie jakby rdzeń zasilający, układający się w koło. Każda z części zawiera ogromną moc, a cały rdzeń jest zdolny wykonać niesamowite, potężne wyładowanie elektryczne, wyłączające i niszczące elektryczne przedmioty w promieniu nawet kilkudziesięciu metrów. Jak widzimy w sezonie trzecim, Pixel dziwi się, że Zain ma co prawda przestarzałe źródło energii, to znaczy wywodzące się z przestarzałej technologii, jak wszystkie inne części Zaina, jednak źródło owej mocy jest jej nieznane i nie ma go w żadnej bazie danych. W takim razie skąd genialny mechatronik, twórca Zaina, kochany dr Julien, wziął owe źródło mocy? Pojawia się pierwsza teoria, według której Zainowi zostało owe źródło powierzone przez albo Wu, albo pierwszego mistrza lodu i zostały zamienione ze zwyczajnym źródłem energii. Ta teoria jest jednak według mnie mało prawdopodobna. Teraz przejdźmy do bardziej prawdopodobnej teorii, a na pewno bardziej ciekawej i logicznej. Nie wiem, czy bardziej prawdopodobnej, ale na pewno bardziej logicznej. Według której dr Julien musiał znaleźć gdzieś owe magiczne źródło energii. Tylko gdzie i jakie to źródło? I tutaj myślę, że może to być, uwaga, kryształ z wyspy Chena. Możliwe, że w jakiś nieznany sposób dr Julien pozyskał owy kryształ, a potem w jakiś sposób pochłonął moc energii bądź piorunów. Najprawdopodobniej jedną z tych dwóch mocy. Możliwe, że gdy znał się z Wu, znał się także z innymi mistrzami żywiołów, ponieważ Wu go zapoznał z nimi, a wtedy Julien poprosił o użyczenie odrobinki mocy, którą przechował w kryształe. Powróćmy jednak do kwestii, jak Julien mógł pozyskać kryształ z wyspy Chena. Otóż możliwe, że gdy Chen i Klaus byli pozostawieni na wyspie, ktoś z załogi kierującej ich na wygnanie, jak reszta członków załogi, zwiedził wyspę, aby nie było na przykład jakichkolwiek niepożądanych tam obiektów, które mogłyby pomóc Chenowi i Klausowi w ucieczce. I wtedy ten gość znalazł jaskinię z kryształem. Aby się upewnić, że nie pomoże to dwóm zdrajcom w ucieczce z wyspy, załoga zabrała nieco kryształu ze sobą, aby go zbadać. Dr Julien mógł potem pozyskać część z tego kryształu już po jego zbadaniu w celu skonstruowania z niego rdzenia zasilającego Zaina. Szczerze, ciężko było mi wymyśleć jakąś bardziej sensowną teorię. Nie widzę tu innego rozwiązania zagadki rdzenia zasilającego Zaina, jak kryształ z groty na wyspie Chena. Pozwala on bowiem na posiadanie przez Zaina nieskończonej energii i to w dodatku o potężnej mocy, więc wszystko w zasadzie pasuje. Jednak już wasza sprawa osobista, czy przyjmujecie do siebie tą teorię i przyjmujecie ją jako możliwą, prawdopodobną. Dzięki za oglądanie. Wiem, że dziś krótszy film, no ale tego tematu nie dało się rozbudować na dodatkowe teorie, jakieś fajne i ciekawe, a także ciężko w tym temacie poruszyć jakieś poboczne kwestie, jak to, co robię zazwyczaj. Może dodam tylko, że jest to ciekawe, ponieważ oznaczałoby to, w sensie jedna z tych moich dwóch teorii, iż Zain ma w sobie jakby dwa żywioły, pioruny lub energię oraz lód. Tymczasem ja się z wami żegnam i do następnego filmu już wkrótce.